materiały Millera. Ze względu na to, czy to była tragedia wynikająca z błędu pilota, złej pogody, awarii sprzętu, wybuchu materiału wybuchowego, jak to było w Lockerbie. Analizuje się wszystkie czynniki, żeby po prostu na przyszłość wprowadzić procedury, które po prostu sprawią, że będziemy bezpieczniejsi. Michał Fudrzyński, Dziennik Rzeczpospolita. Bardzo dziękuję. Przypomnijmy, trwa konferencja prasowa komisji zajmującej się badaniem przyczyn katastrofy smoleńskiej. Polskiego Radia 24. Ale zmieniamy temat. Przed nami sprawy międzynarodowe, chociaż z konkretnymi państwami silnie związane. Porozmawiamy o dość specyficznie pojmowanym patriotyzmie. W naszym studiu zaginie na dalszym Amnesty International. Dzień dobry. Gdybyśmy spojrzeli na ostatnie dni w Polsce, to dostrzeglibyśmy takie sytuacje, jak na przykład pobicie profesora uniwersyteckiego, który jednostronnie rozmawia po niemiecku, czy na przykład słowny atak na dwie Azjatki w warszawskim metrze, które słyszą, że Polska jest dla Polaków. Albo bardzo brutalne spotkania polskich obywateli na Wyspach Brytyjskich z autochtonami, pobicia, a także jeden przypadek śmiertelny. Coś się zmienia w Europie? Niestety widzimy, że ta retoryka dotycząca właśnie zachęcania ludzi, żeby stworzali na różne grupy mniejszościowe z mniejszości, daje swoje owoce w postaci też tej nienawiści już eksponowanej na ulicach. I to de facto oznacza, że retoryka, która opiera się w nienawiści albo w upokarzaniu słownemu innych grup, może bardzo często właśnie prowadzić do tego, że osoby, które należą do grup mniejszościowych albo są właśnie albo są za takie osoby uważane, po prostu dostają czasami właśnie, tak jak to był przypadek w Wielkiej Brytanii, zabite z tego powodu. I to jest bardzo smutny wniosek, który wspólnie, że nie możemy lekceważyć tego typu retorykę populistyczną opartą właśnie na nienawiści. Nie możemy również w żaden sposób zatrzymać się, jeżeli chodzi o naszą taką wstępną deklarację, że zareagujemy, kiedy jesteśmy świadkami takiej sytuacji na ulicy. Warto tą deklarację faktycznie zrealizować, czyli w momencie, kiedy zobaczymy, że coś złego się dzieje na ulicy, spróbować pomóc tej ofiarze, oczywiście nie stosując przemocy, ale zawołać o pomoc, pokazać, że się nie zgadzamy z tym. Smutne okoliczności tego ataku na profesora Warszawskiego Uniwersytetu, który został zaatakowany właśnie w tramwaju warszawskim, też wskazywałyby na to, że wśród pozostałych pasażerów nie było odpowiedniej reakcji, która by właściwie powstrzymała ten atak. Myślę, że to jest też takie poczucie bezkarności, które wzmacnia przemoc. A jeśli chodzi o Wyspy Brytyjskie, państwo jeszcze przed referendum brexitowym zorganizowali kampanię, która miała przeciwdziałać nienawiści, przeciwdziałać przemocy na tle narodowościowym. Za chwilę porozmawiam o tej kampanii, a wcześniej wsłuchajmy się w głosy Polaków mieszkających na Wyspach Brytyjskich. Adam Dąbrowski, korespondent Polskiego Radia, te głosy zabrał. Wyszłam tutaj na dwór, żeby zobaczyć, co się dzieje. Było pełno ludzi biegających, właściwie dzieciaków. W wieku ja wiem, 14-15 lat. Polacy mieszkający w Lidz. I naprawdę to wyglądało poważnie. Skutek, że taka pani przyszła do nas z sklepu i mówiła właśnie, że ten chłopak, który został pobity, szarpał ją za ramię i mówił, żeby jej po prostu pomóc. Ale że miała dzieci przy sobie, więc się bała, prawda? Opinia Polaków jest taka, że chyba czas wracać do Polski. Niestety. Ze strachu, wydaje mi się. Centrum Lidz. Można chodzić, bo tam jest monitoring dobrze umiejscowiony, nie? Ale tutaj są takie ciemne gdzieś tam zakamarki, nie? Że można szybko i łatwo dostać. Jak pan słyszał o tym piątkowym wydarzeniu, to pomyślał pan zaskoczenie, czy pomyślał pan, ok, to wisiało tu w powietrzu? No ja to bardziej bym powiedział, że prędzej czy później to się musi zdarzyć, nie tak tego Polaka to zamordowano. Jest tylko kwestia czasu, kiedy i gdzie. Obawia się pan, że będzie gorzej? Ja myślę, że jeżeli władze nic z tym nie zrobią, nie, to na pewno będzie gorzej. Bo jeżeli się dolewa oliwy do ognia, a ta oliwa jest odbierana tym ludziom, no to oni będzie ciągle płonął. Z całą pewnością to hate crime, bo przestępstwo na tle nienawiści. Z tego co wiem, dwóch Polaków mieszkających w tej dzielnicy zostało zaatakowanych przez 20 młodych
tych ludzi za to, że byli Polakami i byli Polakami. Alison Lowe, radna okręgu. Jestem zdruzgotana i zawiedziona. Przez 27 lat jestem tu radną i wiem, że tak naprawdę to gościnna i tolerancyjna społeczność. Na mapie hate crime w północnej Anglii, którą prowadzimy w konsulacie, Leeds jest na pierwszym miejscu. Konsul Łukasz Lutosek. Parę tygodni temu mieliśmy incydent ataku na werbalnego, słownego, na właściciela sklepu, który w wyniku czego się źle poczuł w sprawach sercowych. Tutaj policja lokalna zadziałała bardzo szybko i sprawcy zostali ujęci. Natomiast Leeds jest rzeczywiście miejscem, w którym powinniśmy dużo pracować z policją, żeby tego nie było. Poprzednio dla okolicznych mieszkańców było wielkie. Okolica, którą znali od dziecka, wygląda wraz inaczej, brzmi inaczej, inaczej się ją odczuwa. Wiele brytyjskich sklepów w dzielnicy musiało niedawno zamknąć podwoje. Ludzie czują, że ich narodowość rozpływa się w narodowości innych i po prostu czują strach. Zdarzają się naprawdę długie, długie sprawy, które ściągną się przez parę miesięcy właśnie w sprawie rasistowskim, ponieważ jesteś Polakiem i tam są używane dosłownie słowa wróć do swojego kraju, i jesteś stąd, nie chcemy i tak dalej. Ale to są naprawdę sporadyczne, skrajne przypadki ludzi, którzy naprawdę no, nie wiedzą dużo o nas. Marcin Kleszczyński, szef organizacji Pomoc Help. Może jakaś część społeczeństwa to zrobić, jakaś część wróci, ale druga część raczej, jak to się mówi, będzie chciała walczyć o to, żeby tu byli częścią społeczności, żebyśmy ich wkomponowali się tutaj i zostali. Mają znajomych z społeczeństwa azjatyckiego, z ich społeczności. Ja wiem, że właśnie azjatycka społeczność była w tym samym stadium rozwoju w latach 60. I oni się z tym poradzili. Także myślę, że jest punkt przełomowy, gdzie my również byśmy musieli coś takiego zrobić. Zapewne jesteś tej grupy, która zostać chce. Tak, dlatego, że ja tu przyjechałem 9 lat temu. Moje dzieci mają 17-12 lat i nie wyobrażam sobie, żeby one wróciły do polskiej rzeczywistości, będąc tutaj tak długie bez czasu. Ambasada, Polacy spotykają się także z ogromną ilością ciepłych myśli. Nasz ambasador Arkady Rzegowski, listów, kwiatów, maili, które otrzymujemy od Brytyjczyków zawstydzonych tą sytuacją. Brytyjczyków, którzy bardzo mocno doceniają polski wkład w ekonomię, w kulturę, w, już nie mówiąc o pomocy w obronie Wielkiej Brytanii przed najazdem hitlerowskim. To nie jest kraj pełen nienawiści, to jest kraj, w którym zdarzają się niestety przykre incydenty. Korespondent Polskiego Radia Adam Dąbrowski rozmawiał z Polakami mieszkającymi na Wyspach Brytyjskich. Po ostatnich wydarzeniach, a to seria pobić obywateli Polski, jedno w miejscowości Harlow ze skutkiem śmiertelnym. W naszym studiu, przypomnę, z Linii Radarzy Amnesty International, państwo zauważyli ten wzrost agresji na Wyspach. Jeszcze przed referendum brexitowym rozpoczęła się kampania. My zauważyliśmy właśnie, że ta kampania dotycząca Brexitu jest w bardzo dużym stopniu oparta na takim właśnie ksenofobii de facto A to się przełożyło na życie jakoś? To się niestety przełożyło na życie, ponieważ tuż po ogłoszeniu wyników referendum odnotowano najpierw dwukrotny, potem trzykrotny skok w liczbie przestępstw z nienawiści, czyli już atakach ulicznych, atakach na cudzoziemców, w tym też na Polaków. I wtedy uruchomiliśmy też takie petycje skierowane właśnie do lokalnych radnych i do rad miejskich, żeby też na tym lokalnym poziomie zadziałać, ponieważ właśnie tak jak widzimy, w tym momencie już nie mówimy o nienawiści, która się przewija przez internet, tylko mówimy o nienawiści, która może zabić i dzieje się to na ulicach, w miejscowościach, gdzie Polacy i cudzoziemcy z innych krajów funkcjonują od już dobrych kilku lat. Z jakim przyjęciem spotkała się państwa kampania? O tym porozmawiamy już za kilka minut w naszym studiu. Przypomnę, Dreginie Nadarzyn, Amnesty International, a ciąg dalszy naszej rozmowy po informacjach dnia. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Jest 13.30. Materiały dotyczące katastrofy smoleńskiej odtajnione. Trwa posiedzenie podkomisji smoleńskiej. W informacjach dnia powiemy o Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Jej zadaniem ma być napisanie nowego kodeksu pracy. Na koniec powiemy o echach wczorajszych zamieszek podczas meczu Legia Warszawa-Borussia Dortmund. Policja zatrzymała 5 pseudokibiców. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia.
dziennikarzami powiedział przewodniczący podkomisji smoleńskiej. Podkomisja smoleńska nie wskaże winnych katastrofy smoleńskiej, a jedynie przedstawi jej przyczynę, otwierając konferencję prasową poświęconą nowym faktom w sprawie katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. Minister obrony Antoni Macierewicz powiedział, że podkomisja została powołana, ponieważ inne zespoły badające przyczyny katastrofy działały niesolidnie. Minister obrony narodowej zdecydował o odtajnieniu wszystkich materiałów dotyczących katastrofy znajdujących się w zasobach resortu. Postanowiłem przekazać całą dokumentację, jaka znajduje się w dostępnych archiwach ministerstwa, łącznie z dokumentacją Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, która się zajmowała poprzednio tym wydarzeniem, nowo powołanej komisji, tak by mogła z pełnym obiektywizmem do tych danych się ustosunkować. Z kolei dr Wacław Derczyński deklaruje, że podkomisja smoleńska nie przyjmuje żadnych wstępnych założeń i hipotez na temat katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. Komisja powstała do badania wypadku 10 kwietnia 2010 roku i naszym zadaniem jest wyjaśnienie przyczyn katastrof. Tak jak powiedział pan minister, tak żeby wiedzieć, co się stało, tak żeby nic takiego nie mogło się stać w przyszłości. My nie przyjmujemy żadnych wstępnych hipotez, ani żadnych założeń. Nie wiemy, co się stało, po to jak nas powołano, żebyśmy wyjaśnili, co się stało. Bez żadnych wstępnych założeń. Winnymi, zdaniem Antoniego Macierewicza, powinny się zająć instytucje takie jak prokuratura i sądy, a o ustaleniach komisji będziemy Państwa informować w Polskim Radiu 24 na bieżąco. Premier Beata Szydło powołała członków Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Pierwsze posiedzenie komisji ma się odbyć 23 września. Zadaniem tego organu jest napisanie w ciągu półtora roku nowego kodeksu pracy, ponieważ stara ustawa nie przystaje do obecnych realiów. Wśród 14 powołanych dziś członków Rady 7 zostało wytypowanych przez organizacje pracodawców i organizacje związkowe reprezentowane w Radzie Dialogu Społecznego, a 7 zostało wskazanych przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. W Radzie zasiadł też wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Marcin Zieleniecki, który poinformował o powołaniu komisji. Policja zatrzymała 5 pseudokibiców po meczu Ligi Mistrzów między Legią Warszawa i Borussią Dortmund. Spotkanie odbyło się wczoraj wieczorem w stolicy Polski. Podczas ich trwania warszawscy kibice odpalili racę, a także próbowali wedrzeć się do sektora kibiców wicemistrza Niemiec. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak powiedział podczas konferencji prasowej, że policja podjęła zdecydowane działania wobec chuliganów. Potem będą kolejne zatrzymania, więc policja podjęła działania, żeby wyciągnąć konsekwencje wobec tych, którzy zachowywali się w sposób łamiący prawo podczas wczorajszego meczu. Zastępca komendanta głównego policji, młodszy inspektor Andrzej Szymczyk, dodał, że to nie koniec zatrzymań. Zidentyfikowanych mamy więcej osób oczywiście. Teraz trwają czynności zmierzające do ustalenia ich miejsca pobytu i zatrzymania. Identyfikujemy również kibiców niemieckich, którzy dopuścili się zakłócenia w postaci użycia środków pirotechnicznych. Tam są zidentyfikowane już 2 osoby. Legia, która przegrała wczoraj z Borussią 0-6, może spodziewać się wysokich kar od UEFA, a nawet zamknięcia stadionu dla kibiców na kolejne mecze Ligi Mistrzów. Organizacja Państwo Islamskie coraz częściej wyszukuje potencjalnych terrorystów w internecie. W Niemczech powstała już specjalna grupa operacyjna policji zajmująca się tym zjawiskiem. O sprawie informuje dziennik Süddeutsche Zeitung. Gazeta podaje, że radykałowie wyszukują w internecie osoby, które wydają się być podatne na propagandę tzw. państwa islamskiego. Niemieccy śledczy przyznają, że rozwojowi tego nowego typu terroryzmu sprzyja rozwój portali społecznościowych. Jak czytamy, niemiecka policja powołała specjalną grupę operacyjną badającą internetową rekrutację terrorystów. Dziś w kraju na ogół słonecznie, temperatura od 19 stopni na północnym wschodzie do 27 miejscami na południowym zachodzie. A kolejne informacje dnia w Polskim Radiu 24 o 14. Zapraszam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Na zegarze 13.35. Gość Polskiego Radia 24. W naszym studiu Draginie Radarzni na Amnesty International. Raz jeszcze dzień dobry. Rozmawiamy o agresji werbalnej nie tylko w stosunku do obcokrajowców, czy do Polsce, czy do wielkiej
Brytanii. Wspomnieliśmy, że państwo ruszyli z kampanią dotyczącą agresji wobec obcokrajowców jeszcze przed referendum w sprawie Brexitu, bo już wtedy dało się zauważyć pewien wzrost tej agresji. Z jakim przyjęciem spotkała się państwa kampania? Nasza kampania ma bardzo dobre przyjęcie i kampania odbywa się pod hasłem No Hate Crimes i pokazuje, że w Wielkiej Brytanii jest dużo osób, które uważają, że nie może być zgody na taką dyskryminację i na przestępstwa, które są umotywowane nienawiścią. Natomiast chciałbym tutaj zwrócić uwagę też na jeden aspekt, jeżeli chodzi o sam mechanizm tych przestępstw i tej spirali nienawiści, że ona, Wielka Brytania pod tym kątem jest bardzo dobrym i smutnym przykładem. Ona zwyka też osoby, które w jakiś sposób może nie należą do grup mniejszościowych, ale mogą zostać ofiarami tej nienawiści, tak jak było to w ramach właśnie tej kampanii dotyczącej Brexitu. Pojawiały się też głosy osób, które broniły uchodźców, broniły imigrantów, bo przedstawiali się przestępcom nienawiści i ksenofobii. Jedną z nich była też członkini brytyjskiego parlamentu z partii laborystycznej. Natomiast została ona niestety zabita przez osobę, która właśnie uważała się za wielkiego zwolennika Brexitu i w związku z tym też patriotę. Niestety to też jest taki smutny przykład, że jak szeroko sięga ta nienawiść, jak ważne jest właśnie to, żebyśmy się przeciwstawiali. Natomiast jeżeli chodzi o samą kampanię, to jest też bardzo ważne, żebyśmy spojrzeli, że musimy być spójni z tym, co mówimy. Pod tym względem jest ważne to, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, ale musimy też spojrzeć, to jest pewien wspólny fenomen, niestety, którego doświadczają też inne kraje europejskie, dokładnie. Doświadczają go zarówno już takie społeczeństwa, jak polskie społeczeństwo, czeskie, węgierskie, ale również te kraje, które uchodziły jako stare kraje członkowskie Unii Europejskiej, uchodziły za kraje, które są mocne w gwarancji praw mniejszości. Więc to jest, widzimy, że to jest bardzo ważny proces, którego nie da się może zatrzymać natychmiast, ale później, którego nie możemy zostawić samemu sobie, żeby się gdzieś tam problem rozwiązał, gdyż widzimy, że to jest po prostu problem, który będzie dotyczył coraz większych grup i po tym kątem musimy zareagować i musimy po prostu pokazać, że pomimo tego, że głośniejsze są te głosy nienawiści czasami, ponieważ to są bardzo często właśnie krzyki i agresja, to wcale nie oznacza, że większe społeczeństwo za tym stoi. Te krzyki są zapewne głośniejsze, ale jest ich chyba jednak mniej. Większość podziela zupełnie inne poglądy, takie odnoszę wrażenie. Może to jest tak, że po prostu te głosy są ostatnio bardziej słyszalne, że bardziej na nie zwracamy uwagę. Na pewno staliśmy się bardziej wrażliwi na te głosy nienawiści, ponieważ właśnie coraz więcej osób doświadcza tego typu problemów i też widzi, że to się może stać, taki problem może spotkać sąsiada, może spotkać ich samych. Natomiast może taka sama liczba osób doświadcza tych problemów, tylko że są bardziej widoczne, coraz częściej o nich się mówi, częściej trafiają do mediów. Niestety nie dałoby się tego tak zracjonalizować, bo widzimy, że jeżeli chodzi o zgłoszenia tych przestępstw nienawiści, które miały miejsce we Wielkiej Brytanii, no to ewidentnie odnotowano ogromny skok tuż po wynikach referendum dotyczących wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Z drugiej strony w Polsce, jeżeli chodzi o statystyki, to Amnesty International już wcześniej zwracała uwagę na to, że te statystyki rządowe, czyli te, które prowadzi policja i te, które prowadzi prokuratura, muszą być ujednolicone, ale też muszą być cały czas kontynuowane szkolenia odpowiednich osób i prokuratorów, i policjantów, żeby rozpoznawali te problemy. Również wrażliwość mediów jest ważna, żeby reagowali na to i w odpowiedni sposób o tym informowali. Natomiast niestety obawiam się, że jak spojrzymy na statystyki dotyczące tego, co się zadziało w Polsce w 2016 roku, co jest jeszcze za wcześnie,
wcześniej, ale możemy na to spojrzeć w przyszłym roku dopiero. Kiedy spojrzymy na te statystyki, jestem przekonana, że będą one jednak różniły się od tych z lat poprzednich. Mówiła Pani, że w Wielkiej Brytanii ten wzrost wynikał m.in. z faktu, że toczyła się kampania, w której bardzo często pojawiały się głosy niepochlebne względem obcokrajowców mieszkających na terenie Wielkiej Brytanii, no ale w innych krajach, czy to w Polsce, czy w Czechach, czy w Niemczech, takich kampanii związanych z Brexitem nie było przecież. A to fenomen ogólnoeuropejski, jak to tłumaczyć? Jednocześnie w wielu krajach europejskich pojawiła się dosyć mocna, populistyczna właśnie retoryka oparta na ksenofobii, wzmacniająca ten tak zwany strach przed obcym, który jest uwerturą do tego, żeby doszło do nienawiści wobec tych, którzy są uważani za obcych. I tutaj bym chciała zwrócić uwagę, że z jednej strony to jest oczywiście związane z tym, że o wiele więcej zaczęto mówić o kryzysie uchodźczym i o tym, że kraje europejskie powinny się uporać z problemem dotyczącym uchodźców i z jednej strony były bardzo mocne głosy, żeby pomóc tym ludziom, z drugiej strony były też głośne właśnie opinie, że tego typu rozwiązanie powinniśmy zastosować gdzieś daleko poza Europą, ponieważ przyjęcie uchodźców oznaczałoby jakieś zagrożenie albo inne zmiany, niektóre były niepożądane, więc Amnesty International próbuje uświadomić rządom, jak również samorządom, jak bardzo ważne jest pamiętanie o tych zobowiązań de facto, których nie tylko Polska jest stroną, ale też inne kraje europejskie wobec uchodźców i wsparcia tych ludzi, którzy potrzebują schronienia i pomocy. I to też się przekłada na odpowiedzialny sposób mówienia o tych grupach. Więc powiedziałabym, że jeśli chodzi o ten wzrost przestępstw nienawiści, on się de facto też łączy z tą mową nienawiści, która przede wszystkim dotknęła wiele krajów europejskich w kontekście kryzysu uchodźczego, też w stosunku do określonych grup religijnych. Tutaj przede wszystkim widzimy, że stosunek do islamu jest bardzo dwuznaczny, a czasami bardzo, bardzo negatywny i dochodzi do ogromnej generalizacji i ogólnie, jeżeli chodzi o ludzi, którzy wyznają tę religię. A z trzeciej strony też widzimy, że niestety, ale mówienie takich krótkich i mocnych sloganów politycznych bardzo często przynosi skok w sondażach. Natomiast zwróciliśmy się też polityków z takim przekazem, żeby myśleli bardziej o podręcznikach historii, o tym, czy zostaną zapamiętani jako odpowiedzialni przywódcy, którzy zmienili ten świat i ten kraj na lepszy, niż żeby myśleli o tymczasowych wynikach sondaży. A jeśli chodzi o wczorajsze wydarzenia na marginesie wydarzeń sportowych, czyli przyśpiewki lżące zespół przeciwników i kibiców zespołu przeciwnego, to już są przestępstwa nienawiści. Jak to zakwalifikować? Ja nie widziałam, znaczy widziałam mecz, ale nie słyszałam tych piosenek, także nie zapoznałam się niestety z tym samym tekstem i jakie tam było przekazy. To znaczy tylko, że jeżeli chodzi o przestępstwa nienawiści, z jednej strony o tych przestępstwach, które w Amnesty nie ujęciu, to są przede wszystkim te przestępstwa, które już są przestępstwami wobec cielesnej integracji człowieka. Natomiast tak zwana mowa nienawiści, która według Amnesty International powinna już bardzo konkretnie usankcjonować kodeks karny, to jest przede wszystkim nawoływanie do przemocy, czyli namawianie też osób, żeby wstąpili i zaatakowali kogoś ze względu na to, że jest członkiem albo członkiną konkretnej grupy społecznej narodowościowej. Natomiast chciałbym tylko zaznaczyć, że problem rasizmu i agresji już został chyba też rozpoznany przez organizacje sportowe, bo widziałam właśnie, że przerwy między dwoma częściami meczu był spad, gdzie wystąpili sławni piłkarze, którzy mieli jeden przekaz na okulistów. Oby to pomogło. Religijnie nadarzy Amnesty International, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24 na zegarze Kwadrans. Pozostaje do godziny 14. Czas na gospodarkę. Bardzo dużo. W Polskim Radiu 24. Gospodarczy temat.
dobrej współpracy Polaków i Rosjan. Witam Państwa, ze mną w studiu są dwaj panowie, pan Krzysztof Janusz, członek zarządu INTIF, odpowiedzialny za rozwój firmy w Polsce, i pan Rafał Patok, członek zarządu funduszu Enterprise Investors. Witam panów. Dzień dobry. INTIF, tak brzmi nazwa nowej marki, która powstała w wyniku połączenia trzech spółek należących do Enterprise Investors polskiego SMT, Software Services polskiego BL3 oraz chińskiej spółki wydarzeń, co nie znaczy, że zmuszamy się do takiego samego traktowania wypadków w polskim obszarze prawa, miał mówić. Wynika, że ze stenogramów ujawnionych, że Donald Tusk życzył sobie, by każdy dokument dotyczący tragedii smoleńskiej trafiał na jego biurko, zanim zostanie opublikowany. Wynika na ujawnionym nagraniu, że Jerzy Miller przekonywał, że trzeba ustalić, i tu cytat, jednolity przekaz, albo sami ukręcimy sobie bicz na nasze plecy. Największego gracza. Panie profesorze, gdy patrzymy na to wszystko, jak pan dzisiaj po 6 latach podchodzi do tej sprawy i do tego, że podkomisja smoleńska, no, bo powiedziałbym tak, brawurowo wręcz zajęła się wyjaśnianiem tej tragedii? Nawet kilka lat wstecz, to teraz obecnie na świecie największa firma medialna, jaką jest Facebook, nie produkuje żadnego kontentu. Największa korporacja taksi na świecie, Uber, nie posiada żadnej taksówki, bądź największa sieć hoteli. Airbnb nie posiada żadnego pokoju, a mimo to to są spółki globalne, które generują olbrzymie przychody. Także w tym kierunku to wszystko się rozwija. Firmy, które do tej pory nie myślały o cyfrowej transformacji, zaczynają o tym powoli myśleć. My realizujemy projekty w najnowszych technologiach, w technologiach mobilnych, w technologiach webowych dla największych graczy z całego świata, także jesteśmy w stanie zaoferować bardzo atrakcyjne miejsca pracy dla młodych ludzi. Stawiamy na Polskę i stawiamy na polskich absolwentów. No właśnie, bo wasza firma zatrudnia większości Polaków, a swoją siedzibę ma w Niemczech. Tak, to jest świadoma decyzja. 85% osób zatrudnionych u nas jest zatrudnionych w 9 już lokalizacjach w kraju, od Szczecina tak naprawdę po Lublin. Naszym headquarter, siedzibą główną, pozostaje Monachium. Świadomie podejmujemy taką decyzję, dlatego że chcemy też eksportować nasze usługi na zewnątrz. Chcemy pokazywać graczom globalnym, że jesteśmy w stanie dostarczać najlepszej jakości usługi informatyczne przez polskich informatyków, dostarczać je z Polski w modelu tak naprawdę bardzo zdalnym, który się doskonale sprawdza. Doskonale się sprawdza szczególnie w modelu tak zwanym niszorowym, gdzie jesteśmy bardzo zbliżeni po pierwsze geograficznie do naszego klienta, czyli na przykład możemy tu mówić o krajach regionu Dach, Niemcy, Austria, Szwajcaria, bądź Francji. Jesteśmy zbliżeni kulturowo. Jest to ta sama strefa czasowa, ale mamy też doświadczenie w pracy z klientami z całego świata, tutaj klienci amerykańscy. Czy większość waszych klientów to będą nadal firmy za granicą, poza Polską? Większość przychodów firmy pochodzi z eksportu. No właśnie, to chyba jest taki sprytny ruch, no bo w sumie teraz informatycy z Polski nie chcą się przemieszczać, wyjeżdżać za granicę, wolą pracować w Polsce, więc firmy myślą o tym, że może warto tutaj tych informatyków zagospodarować, skoro nie chcą się ruszyć tam, nie do Francji czy do Niemiec, co oczywiście, jak sądzę, jest korzystne dla polskiej gospodarki, ale zdaje się, że w przypadku tej firmy ważne jest to, że cała ta wiedza, która tutaj powstaje, bo te produkty, które są tworzone w Polsce, pozostaje w naszym kraju. Tak. Oczywiście. Znaczy jedna rzecz to, tak jak pan wspomniał, to jest wiedza, bo to jest produkty są tworzone w większości przez pracowników polskich. Uczą się, jak wykorzystywać najnowocześniejsze technologie do najnowocześniejszych globalnych produktów, zadań i wyzwań. A druga rzecz, która jest bardzo istotna dla rynku lokalnego, to jest tworzenie wiedzy, jak sprzedawać, jak dotrzeć do tych koncernów globalnych, jak zaoferować im usługę, która pochodzi z Polski, ale przekonać globalnego klienta do tego, żeby z tej usługi skorzystać. No właśnie, mamy często taką sytuację do tej pory, jeśli Polska wie, że firmy zagraniczne miały centrale u siebie, tak, a tu otwierały swoje oddziały i tutaj dawały pracę prostym w tym przypadku. Mamy sytuację zupełnie inną. Sytuacja zatrudnienia jest taka sama. Informatyk dostaje tę samą funkcję podobnie, natomiast cały cykl
no i państwo polskie i rozwoju produktu ogon jest pod siebie. Tak? My musimy znaleźć klienta, który jaką opinię możemy chcą takie wykorzystywać najnowocześniejszą technologię. A wierzymy, że nasz zespół informatyków jest genialny, wspaniały i potrafi takie rozwiązania tworzyć. Musimy dotrzeć do koncernów globalnych. Tego czegoś, co brakuje wielu polskim firmom, to jest tej zdolności do sprzedaży polskiego genialnego rozwiązania na rynku globalnym. Pan reprezentuje firmę, która działa w... Zainteresowana firmą Private Equity, czyli to jest takie, można wytłumaczyć, na czym to pojęcie polega. Chodzi tu głównie o to, że państwo inwestują w firmy nie tylko pieniądze jako fundusz, ale także dostarczają wiedzę, różnego rodzaju pomoc dla funkcjonowania firmy. To może w skrócie. Pierwszy czynnik to oczywiście są pieniądze, tak? Inwestorzy powierzają nam pieniądze w zarządzanie, które my inwestujemy w firmy, które tych pieniędzy potrzebują do rozwoju. Taki jest główny kierunek segmentu private equity, inwestowanie w rozwój po to, żeby dane firmy były większe za jakiś czas. Drugim istotnym czynnikiem to jest doświadczenie zespołu. My nawet jako chociażby Enterprise Investor 130 inwestycji przez ostatnie 25 lat. Ta wiedza w Polsce za granicą. Większość w Polsce, w całości region Europy Centralnej. Ta wiedza, która u nas się kumuluje, to jest wiedza dotycząca jak wykonać ekspansję. Chociażby w przypadku Inti widać te kroki, które budujemy, bo zaczęliśmy te wszystkie trzy firmy, które dzisiaj razem tworzą Inti, to są klocki, które składamy razem. Zaczęliśmy od małej lokalnej firmy w Szczecinie, poprzez ekspansję na rynek niemiecki, dołożyliśmy firmę SMT z Wrocławia, tworząc coś, co zaczyna być graczem rzeczywiście globalnym. Właśnie powiedział Pan tutaj słowo ekspansja, mówimy o firmach technologicznych. Czy to się wszystko składa na to, o czym mówi premier Morawiecki, który chciałby budować tutaj w Polsce właśnie gospodarkę opartą na wiedzy. Więc może jakieś, może byśmy zaproponowali jakieś dobre rady, dobre pomysły, żeby w Polsce powstawało więcej tego typu firm technologicznych, żeby więcej naukowców mogło sprzedawać swoją wiedzę, swoje umiejętności. Co można by zaproponować? Czy to jest problem, którego nie rozwiążemy w krótkim terminie? Możemy powiedzieć o 3 minuty. No to szybko powiem tak. Działalność rządu i powiedzmy administracji zdecydowanie powinna być oparta o te części tego ekosystemu. Przedsiębiorca, pomysł technologiczny, inwestor, gdzie wymagane są działania długoterminowe i gdzie sektor komercyjny tego nie dotknie. Działania długoterminowe przede wszystkim rozumiem ramy prawne, pozwalające inwestorom i naukowcom rozwijać produkty. Drugi element, który jest bardzo istotny, to jest kwestia edukacji. Powinniśmy, oczywiście zwrot z segmentu edukacji będzie dość późno, ale powinniśmy jak najwięcej inwestować w to, żeby młodsze pokolenia były przygotowane do tego, żeby konkurować na bardzo globalnym i nowoczesnym rynku. Tutaj może dodam tylko jeszcze, że właśnie my chcemy położyć nacisk na współpracę biznesu z nauką i w tym kierunku teraz będziemy też otwierać się jako firma do tego, żeby zacząć prowadzić dialog z uniwersytetami, szczególnie z tego względu, że polscy informatycy w ostatnim globalnym rankingu zostali sklasyfikowani na zaszczytnym trzecim miejscu, zaraz po informatykach Chin i Rosji, więc to tylko świadczy o tym, że na świecie naprawdę cenione są mocno nasze usługi. Podaż informatyków na rynku od kilku już dobrych lat się nie zmienia, a my chcielibyśmy, żeby tych absolwentów było coraz więcej. Szczególnie, że to jest zawód, który daje dużą elastyczność ludziom młodym i starszym. To jest zawód, który daje dużą elastyczność, niezależność również kobietom, które nie muszą rezygnować z bycia matką i posiadania rodziny. Panie profesorze, Kazimierz Nowacek, wiceprzewodniczący komisji się cały czas. Prezentacji odczytał także to oświadczenie i tutaj fragment tego oświadczenia wobec twierdzeń o obecności generała Andrzeja Błasika w kokpicie. Stwierdzamy, że jego głos nie został zidentyfikowany po pierwsze przez żadną z trzech osób z podkomisji dobrze ją znających, po drugie przez żadną ze specjalistycznych ekspertyz. Pamiętamy,
Jak to zrobić, to oczywiście jest problemem, czy tych lekcji powinno być więcej, czy powinniśmy uczyć inaczej, ale ewidentnie świat dąży do tego, że elementy matematyki we wszystkich działalnościach są wykorzystywane i powinniśmy tak kształcić młode pokolenie, żeby potrafiło sobie na tym rynku poradzić. Myślę, że to jest też kwestia marketingu, PR-u uczelni, aby wychodziły do przyszłych studentów, absolwentów z dobrą reklamą tego, co mogą studiować i co mogą po tych studiach osiągnąć i w jakich kierunkach mogą się rozwijać, żeby pokazywać osoby, które kiedyś w tym kierunku poszły, bo i ja, i Rafał jesteśmy absolwentami informatyki. I to nie jest tak, że trzeba całe życie pisać kod, bo można gdzieś cały czas siedzieć w tym biznesie, a robić różne bardzo ciekawe rzeczy. Przed antenną też mówili panowie o tym, że w Polsce w sumie nie ma takich dobrych pomysłów, które można by skomercjalizować. Chodzi o to, żeby tych pomysłów było więcej. I mówił też pan o Estonii, gdzie spotkała się na cotygodniowym z dziennikarzami. A w Polsce tak nie jest. No i mówi tak, że jeśli strona polska twierdzi, może że brakuje nam jakiś dodatkowy materiał w tej sprawie, tak? Ja się to bardzo cieszę, że dwie rzeczy się w ostatnich latach społeczności międzynarodowej. Pierwsza rzecz to jest jakość życia. I to dostrzegamy w nas i zdumieniu, filmie. Informatycy nie chcą wyjeżdżać za granicę, chcą być tutaj. Oczywiście do tego zaszczepianie, jak mówi, dobre wynagrodzenie, które wynika z tego, że jesteśmy w stanie dostarczać projekty globalne. I kolejna rzecz, którą też próbujemy rozwijać u nas, to jest wiedza o tym, jak sprzedawać globalnie. Jeżeli jeszcze do tego dołożymy uczelnie, które będą generować świetne pomysły i nie zapomnimy o tym, że do tego wszystkiego są potrzebni inwestorzy, których trzeba szanować i cenić, a do tego wszystkiego na końcu jest jeszcze potrzebny taki element jak giełda warszawska, który będzie wspierać firmy w kolejnych etapach rozwoju, no to stworzymy cały ekosystem, który może za 5-10 lat będzie produkował produkty innowacyjne. Dzisiaj generujemy duże firmy globalne w sektorze usługowym. Jeszcze nie jest sektor produktowy, ale posuwamy się do przodu. Dziękuję bardzo. Moimi gośćmi byli pan Krzysztof Janusz, członek zarządu Intif, odpowiedzialny za rozwój tej firmy w naszym kraju, i pan Rafał Bator, członek zarządu funduszu Enterprise Investors. Rozmowę prowadził Robert Litke. Dziękuję panu. Dziękuję. Reklama. Myśl technologicznie. Zaplanuj swój trening z zegarkiem sportowym TomTom, a po wysiłku odpocznij przy ulubionym filmie. Tylko teraz do ponad 200 modeli telewizorów dodajemy zegarek TomTom o wartości 600 zł. Saturn. Technologia trwa. Czwórka zdrowa, piątka ok, w szóstce mały ubytek do zrobienia. O, a tu na dziąśle ma pan Aftet. To pana nie boli? Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan Med. Dezaftan Med? To pomaga na afty. Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach w jamie ustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na bleśniewki u dzieci. Nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Tak, mam dojrzałą skórę i wiem, że wymaga wszechstronnej pielęgnacji. Dlatego pokochałam Biolik 55 Plus z bioaktywnymi peptydami. Biolik koncentruje się nie na wybranych, a na wszystkich potrzebach mojej skóry. Nie tylko wygładza zmarszczki, nawilża i odżywia, ale również ujędrnie modeluje owal twarzy i rozjaśnia przebarwienia. Biolik 55 Plus sprawił, że moja skóra wygląda lepiej pod każdym względem. Lubię swój wiek, a jeszcze bardziej to, że go po mnie nie widać. Biolik, skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptece. Jak zyskać 100 zł? Robić zakupy w 100-krotnie. Zrób zakupy za 25 zł, odbierz kupony. Oszczędź 100. Tak, 100 zł. A teraz makaron Nubella 500 gramów, tylko 2,49 przy zakupie 2 sztuk. 100-krotka. Zakupy jak spłatka. Co robicie w weekend? Jedynie rozmówmy. Wyjeżdżacie gdzieś? Nie zasłaniaj ust, bo nic nie rozumiem. Może dotyczyć nawet połowy Polaków. Rozwiązaniem jest suplement diety Halitomi. Tabletki do ssania Halitomi przewidują, że ten miał m.in. stwierdzić, że ten wypadek w Smoleńsku miał charakter
charakter cywilnego, dodatkowo skutecznie odświeżają komisji badania wypadków lotniczych, prosiłbym, żeby przedyskutować zmianę raportu państwowego. Mamy ustalenia Komisji Rosyjskiej, prokuratora rosyjskiego i stronę polską. Albo zadbamy o jednolity przekaz, który nie służy budowaniu mitów, spójności, dialogu ze społeczeństwami, szczególnie polskim, albo ukręcimy bicz na siebie. Czy to mogło być tak, że za wszelką cenę próbowano ujednolicać ten przekaz po to, żeby jakiegoś bicza, nie wiem z jakiego powodu, skoro strona polska nie była wywinna, rządzący wcześniej wywinni, kręcili bicz na siebie. Dlaczego strona polska tak długo utrzymywała, że wszystko jest dobrze, że prace postępują, że z Rosjanami się dogadują, że byliśmy wszędzie obecni? Skąd te różnego rodzaju, skąd to zagmatwanie, a czasami trzeba to powiedzieć wprost, kłamstwa, które były przez ówczesnych rządzących sączone do głów Polaków. Postanowiłem przekazać całą dokumentację, jaka znajduje się w dostępnych archiwach ministerstwa. Dla bezpieczeństwa energetycznego kraju konieczna jest rozbudowa infrastruktury energetycznej. Ten też się nie zajmuje podkomisja smoleńska, jak powiedział minister Stanowczo, ale inna organa, w tym prokuratura. Komisja ustala przebieg. Unia Europejska musi być otwarta na inne państwa, powiedział prezydent Andrzej Duda na zakończenie spotkania przywódców państw grupy Arajosz w Bułgarii. Na obecności w Unii Europejskiej w długim okresie czasu zyskują wszyscy w Polsce. Tutaj że od razu informacje też wspomnę, profesor Nowaczyk powiedział, już znaleźliśmy sygnał niesprawności pierwszego silnika, niesprawność generatora, niesprawność obu wysokościomierza radiowych. Wszystkich materiałów dotyczących katastrofy smoleńskiej, znajdujących się w zasobach resortu. Antoni Macierewicz poinformował o tym podczas konferencji prasowej podkomisji wyjaśniającej okoliczności katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. Na konferencji jest reporterka Polskiego Radia 24, Ewa Wasążnik. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz jeszcze raz przypomniał, dlaczego doszło do wznowienia śledztwa w sprawie przyczyn i przebiegu katastrofy smoleńskiej. Szefman stwierdził, że powołanie podkomisji było konieczne, bo w jego ocenie poprzednie zespoły, które zajmowały się wydarzeniami z 10 kwietnia 2010 roku, nie stanęły na wysokości zadania. Dlatego szefman zdecydował o odtajnieniu dokumentów dotyczących katastrofy. Postanowiłem przekazać całą dokumentację, jaka znajduje się w dostępnych archiwach ministerstwa, łącznie z dokumentacją Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, która się zajmowała poprzednio tym wydarzeniem, nowo powołanej komisji, tak by mogła z pełnym obiektywizmem do tych danych się ustosunkować. Szef podkomisji dr Wacław Burczyński zadeklarował, że pracujący pod jego kierownictwem eksperci nie przyjmują żadnych wstępnych założeń i hipotez na temat katastrofy. Zapowiedział, że priorytetem jest dokładne wyjaśnienie sprawy i wyciągnięcie wniosków. Komisja powstała do badania wypadku 10 kwietnia 2010 roku. Naszym zadaniem jest wyjaśnienie przyczyn katastrof. Tak jak powiedział pan minister, tak żeby wiedzieć, co się stało, tak żeby nic takiego nie mogło się stać w przyszłości. My nie przyjmujemy żadnych wstępnych hipotez, ani żadnych założeń. Nie wiemy, co się stało, bo to nas powołano, żebyśmy wyjaśnili, co się stało. Bez żadnych wstępnych założeń. Jednocześnie szef podkomisji poinformował, że na tym etapie prac członkowie zespołu mają dowody na to, że niektóre materiały dotyczące katastrofy smoleńskiej były manipulowane. Na dowód tego członkowie podkomisji przedstawili efekty swoich ustaleń. Frank Taylor wykazywał nieprawidłowości przy zabezpieczeniu miejsca katastrofy i braki identyfikacji niektórych jej ofiar. Mówiąc o błędach, powoływał się na analizę zdjęć satelitarnych, z których wynikało, że elementy braku były przesuwane. Profesor Kazimierz Nowaczyk natomiast poinformował, że w komisie TU-154M nie zidentyfikowano głosu generała Andrzeja Błaszczyka. W konferencji prasowej podkomisji smoleńskiej reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Wasążnik. Tymczasem publicysta Rzeczpospolitej Michał Słudrzyński ocenił na antenie Polskiego Radia 24, że zapowiedź szefa resortu obrony to dobry prognostyk w kontekście prac podkomisji. To jest sygnał, że komisja zdaje sobie sprawę, że jej celem jest nie urządzanie polowania na kogokolwiek, tylko wprowadzenie takich procedur, które mają zapobiec tym wypadkom w przyszłości. No, takie są cele
wszystkich komisji badania wypadków lotniczych, ponieważ analizuje się, jak doszło do tragedii, bez względu na to, czy to była tragedia wynikająca z błędu pilota, złej pogody, awarii sprzętu, wybuchu materiału wybuchowego, jak to było w Lockerbie. Analizuje się wszystkie czynniki, żeby po prostu na przyszłość wprowadzić procedury, które po prostu sprawią, że będziemy bezpieczniejsi. Rozmowy i komentarze znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.polskieradio24.pl. Premier Beata Szydło powołała członków Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Pierwsze posiedzenie komisji ma się odbyć 23 września. Zadaniem tego organu jest napisanie w ciągu półtora roku nowego kodeksu pracy, ponieważ stara ustawa nie przystaje do obecnych realiów. Wśród 14 powołanych dziś członków Rady, 7 zostało wydeputowanych przez organizacje pracodawców i organizacje związkowe reprezentowane w Radzie Dialogu Społecznego, a 7 zostało wskazanych przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. W Radzie zasiadł też wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Marcin Zieleniecki, który poinformował o powołaniu komisji. Ministerstwo Energii za rozbudową infrastruktury energetycznej w Polsce. Szef resortu Krzysztof Tchórzewski na warszawskiej konferencji Nafta i Gaz podkreślił, że jest to bardzo ważne dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Patrząc na to wszystko, co się dzieje w energetyce światowej, w bezpieczeństwie energetycznym, jeśli chodzi o to, co, w jaki sposób państwa Unii Europejskiej do tego podchodzą, więc stanowczo będę stał na stanowisku rozbudowy infrastruktury energetycznej, patrząc podstawowo, żeby ona zapewniała bezpieczeństwo państwa, w tym bezpieczeństwo obywateli, bezpieczeństwo przedsiębiorców, jeśli chodzi o wykonywanie ich zadań. W ocenie ministra Krzysztofa Tchórzewskiego bezpieczeństwo energetyczne Polski poprawia się. Traktuję to, co się dotychczas jako bardzo pozytywne stało, to, że jest terminal naftowy, to, że jest terminal LNG i także patrzę na to, że to bezpieczeństwo się poprawia w kontekście, patrząc na ostatnie dostawy surowców spoza naszej sfery oddziaływania, więc widzę i pozytywnie odbieram pewną odwagę naszych przedsiębiorców, jeśli chodzi o organizowanie dostaw z Iranu, Nigerii, Arabii Saudyjskiej. Minister Krzysztof Tchórzewski dodał, że Polska dąży do samowystarczalności energetycznej. Minister finansów Paweł Szałamacha powołał Radę do spraw przeciwdziałania unikania opodatkowania. W skład Rady wchodzi 9 ekspertów z zakresu prawa podatkowego i finansów. Paweł Szałamacha powiedział, że będzie się mógł do niej zwrócić zawsze, kiedy będzie miał wątpliwości co do postępowania podatkowego. Moje zadaniem jest to, żeby ta klauzula odniosła swój skutek, to znaczy poprawiła jakość orzecznictwa, jakość decyzji podatkowych ministerstwa, a także spowodowała to, że ci podatnicy, którzy mogli mieć uzasadnione obawy co do skutków klauzuli na pewność ich biznesu, te obawy zostaną w jakiś sposób zniwelowane. Klauzula obejścia prawa weszła w życie 15 lipca. Dzięki niej urzędnicy mogą sprawdzać korzyści podatkowe, które przekraczają 100 tysięcy złotych. Jeśli państwo uzna, że celem firmy było uniknięcie zapłaty daniny, będzie mogło opodatkować działanie przedsiębiorstwa. Unia Europejska jest projektem, który zagwarantował Europie rozwój, tak mówił na zakończenie spotkania przywódców państw grupy Arajolosz Andrzej Duda. Podkreślał, że teraz trzeba zrobić wszystko, by Brytyjczycy zmienili zdanie w sprawie ewentualnego wyjścia ze wspólnoty. Prezydenci m.in. Polski, Niemiec, Włoch, Portugalii i Finlandii spotkali się w Bułgarii. Dziś rozmawiali w Sofii, wczoraj w Płowliwie. Grupa Arajolosz spotyka się od 2003 roku. Andrzej Duda podkreślał, że wszyscy uczestnicy spotkania byli zgodni co do tego, że projekt europejski jest istotny. Wszyscy opowiedzieli się za tym, że Unia Europejska musi trwać i zostać otwarta na inne państwa. Na obecności w Unii Europejskiej w długim okresie czasu zyskują wszyscy i co do tego chyba nie ma specjalnych wątpliwości. Polski prezydent uważa, że teraz Unia Europejska powinna zrobić wszystko, by Brytyjczycy, jeśli wspólnotę opuszczą za kilka lat, chcieli do niej wrócić. To jest jeden z papierków lakmusowych tego, czy Unia nadal będzie się rozwijała w dobrym kierunku, czy złym kierunku. Andrzej Duda mówił, że Unia Europejska musi tak działać, by kojarzyć się z wolnością i rozwojem, a nie z zakazami, nakazami oraz biurokracją. Polski prezydent podkreślał, że z wieloma problemami, na przykład kryzysem migracyjnym, poszczególne państwa same sobie nie poradzą. Między innymi w tym przypadku Unia musi pokazać, że potrafi działać sprawnie i szybko podejmować decyzje. Kolejne spotkanie przywódców grupy Arajolosz odbędzie się w przyszłym roku na Malcie. Sofii, Sylwia Białek, Polskie Radio.
oświadczył minister. Większość uczestników sondażu CNS Polska przeprowadzonego dla Polskiego Radia 24 uważa, że instytucje europejskie nie oceniają sytuacji w Polsce bezstronnie i sprawiedliwie. Na pytanie, czy pana zdaniem instytucje europejskie bezstronnie oceniają sytuację w Polsce, 25% ankietowanych odpowiedziało raczej nie, a 16% zdecydowanie nie. 26% uczestników sondażu odpowiedziało raczej tak, a 11% zdecydowanie tak. 22% respondentów nie miało sprecyzowanej opinii. Jednak na pytanie, czy polski rząd powinien w pełni podporządkować się zaleceniom Unii Europejskiej, 28% ankietowanych odpowiedziało raczej tak, a 15% zdecydowanie tak. 22% uczestników sondażu odpowiedziało raczej nie, a 16% zdecydowanie nie. 19% respondentów odpowiedziało trudno powiedzieć. Sondaż przeprowadzono w dniach 12-13 września na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski. Komentator międzynarodowy Jarosław Guzy ocenił w Polskim Radiu 24, że wyniki sondażu wskazują na niskie zaufanie do instytucji europejskich także wśród tych Polaków, którzy podzielają ich merytoryczną ocenę sytuacji w naszym kraju. Tutaj widać wyraźnie, że sporo tych obserwatorów sporu widzi, że instytucje europejskie nie są bezstronne, mimo że w sprawie Trybunału Konstytucyjnego podzielają raczej głos opozycji. Więc chciałbym, że nie najlepiej wypadają instytucje europejskie w roli arbitra, niespecjalnie się sprawdzają nawet wśród tych, z którymi się zgadzają, jeśli chodzi o meritum. Były wiceminister spraw zagranicznych Marek Grela powiedział na naszej antenie, że instytucje europejskie stały się chłopcem do bicia dla Polski i innych państw Unii. Polska nie wyraziła sprzeciwu żadnego aktu proponowanego przez różne formacje Rady Unii Europejskiej, która ustala prawo. Więc często, i to mówił o tym przewodniczący komisji, traktuje się, ja nie akurat nie o Polsce, tylko generalnie w Europie, traktuje się Komisję Europejską jak tyłu chłopca do bicia, że jak coś źle wychodzi, to komisja winna. Jak dobrze, to oczywiście rządy poszczególnych krajów. Rozmowy i komentarze znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.polskieradio24.pl. W Budziszynie na wschodzie Niemiec doszło minionej nocy do zamieszek z udziałem grupy uchodźców i mieszkańców. Interweniowała policja, która musiała ochronić ośrodki migrantów. Jak relacjonują lokalne media, w burdach uczestniczyło około 20 młodych uchodźców i około 80 mieszkańców, wśród nich zwolennicy skrajnej prawicy. Mieli oni wykrzykiwać hasła Budziszyn dla Niemców. Zdaniem policji to uchodźcy wywołali awanturę. Mieli oni także obrzucić kamieniami interweniujących funkcjonariuszy. Jak podaje gazeta Sächsische, po opanowaniu sytuacji w centrum miasta grupa mieszkańców zaczęła prowadzić, tu cytat, polowanie na uchodźców, którzy pouciekali do swoich ośrodków. Przez całą noc obiektów musiała pilnować policja. Jak czytamy, zwolennicy skrajnej prawicy obrzucili kamieniami karetkę pogotowia, która przyjechała, aby opatrzyć rannego Marokańczyka. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Parlament Europejski zaakceptował kandydaturę nowego komisarza z Wielkiej Brytanii. Zastąpi on Jonathana Hilla, który podał się do dymisji po czerwcowym referendum wygranym przez zwolenników wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Julian King nie przejmie obowiązków swojego rodaka, który zajmował się w komisji usługami finansowymi i rynkami kapitałowymi. TTK, jedną z ważniejszych, dostał wiceszef komisji Valdis Dombrovskis. Brytyjczyk przeszedł pomyślnie przesłuchanie przed parlamentarną komisją kilka dni temu. Europosłowie dobrze ocenili jego kompetencje, choć padały pytania o jego rolę w komisji podczas przygotowań do Brexitu. On sam zapewniał, że mimo planowanego wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty, będzie pracował w interesie całej Unii. Nie reprezentuję interesów brytyjskiego rządu, nie będę odbierał żadnych instrukcji, będę całkowicie niezależny podczas swojej pracy. Brytyjczyk, który będzie zajmował się sprawami bezpieczeństwa, przyznał, że leżą one wprawdzie w gestii unijnych krajów, ale w walce z terroryzmem niezbędna jest współpraca wszystkich. Ani terroryzm, ani przestępczość zorganizowana nie znają granic narodowych. Jedyną drogą do pokonania terrorystów i przestępców jest skuteczna współpraca. Wśród najpilniejszych zadań Brytyjczyk wymienił porozumienie do końca roku z unijnymi krajami w sprawie dyrektywy o walce z terroryzmem. Na liście jego priorytetów jest także walka z radykalizacją, w tym także zwalczanie propagandy, którą terroryści zamieszczają w internecie. Ze Strasburga, Beata Płomecka, Polskie Radio,
zachowujcie moje przykazania. O tolerancji i międzykulturowym dialogu w Watykanie będzie dziś rozmawiał papież Franciszek z szejkiem Abu Zabi. Mohammed bin Zayed Al Nahyan jest uważany za następcę prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Kontakty między Watykanem a jednym z najważniejszych państw w Zatoce Perskiej rozpoczęły się w 2007 roku. Tolerancja, dialog i współistnienie to wartości powszechne we wszystkich religiach, podkreślają komentatorzy. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest ponad milion chrześcijan. Na kościelnym podwórku często głos katolickich piosenek miesza się z muzułmańskim nawoływaniem do modlitwy. Ukraiński ksiądz Jerzy Aguna uważa, że współistnienie muzułmanów i chrześcijan jest możliwe. Ludzie, którzy mieszkają w Europie, oni po prostu mają taki stereotyp, że Emiraty to jest taki bardzo muzułmański kraj. Jeżeli są chrześcijanie, katolicy, to chyba prześladowanie, ale to nie jest prawda. Ta parafia St. Mary's Church, gdzie pracują, mieszkam tutaj, to jest 500 000 wierzących. Ktoś mówi, że jest największa parafia na świecie w ogóle. Wystosowano już oficjalne zaproszenie, by papież Franciszek spotkał się z wiernymi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Trwa konferencja prasowa premier Beaty Szydło o przyszłości Ministerstwa Skarbu. Będziemy Państwa informować o tej sprawie na bieżąco. Dziś w kraju pogodnie i słonecznie. Temperatura od 19 stopni na północnym wschodzie do 27 miejscami na południowym zachodzie. Wiatr dziś słaby, wschodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. W myśl technologicznie. Zaplanuj swój trening z zegarkiem sportowym TomTom. Na po wysiłku odpocznij przy ulubionym filmie. Tylko teraz do ponad 200 modeli telewizorów dodajemy zegarek TomTom o wartości 600 zł. Saturn. Technologia tak ma. Z przebarwieniami ci nie do twarzy? Przecież nie jesteś na nie skazana. Przebarwienia powstają w wyniku nadmiernego wydzielania melaniny w głębokich warstwach skóry. Dlatego działaj od wewnątrz. Zastosuj suplementy diety Labotec Ton. Składniki tabletek Labotec rozjaśniają skórę w obrębie przebarwienia, zapobiegają powstawaniu nowych przebarwień oraz wspomagają utrzymanie prawidłowej pigmentacji. Odkryj piękno skóry bez przebarwień. Odkryj Labotec Ton, dostępny w aptekach. Wszyscy, którzy nienawidzą syją. Nie stanu jak taba na dachu, która usycha imię wyrwą. Nie napełni ją kosiarz swej ręki. Każde maginne dzwonek przypomina o wrześniowych zakupach. Nieważne, który ty usłyszysz. Po prostu weź korzystną miniratkę na wrześniowe zakupy i ciesz się wypłatą nawet w dniu złożenia wniosku. Szczegóły w placówkach banku i na pkob.pl. Udzielenie pożyczki zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Każdy z nas zna kogoś, kto chrapie i nic dziwnego, bo na tę dolegliwość cierpi aż około 13 milionów Polaków. Zgadza się. Wielu moich pacjentów ma problem z chrapaniem. Polecam im wyrób medyczny Desnoran. Desnoran? Tak. Sprej do nosa Desnoran działa na najczęstszą przyczynę chrapania. Bardzo wysoką skuteczność działania Desnoranu potwierdziły badania kliniczne. W takim razie powtórzmy to jeszcze raz. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Przecierpiał krzyż. Nie patrząc na jego hańbę i zasiadł po prawicy tronu Boga. Polskie Radio 24 jest 17 minut po godzinie 14. Gość Polskiego Radia 24. Dosłownie minutę temu pani premier Beata Szydło poinformowała o dymisji ministra skarbu. Powiedziała także, że jutro zostaną przedstawione założenia dotyczące harmonogramu wygaszania funkcjonowania Ministerstwa Skarbu. Zapewne także jutro poznamy nową strukturę, w której zostaną umocowane spółki Skarbu Państwa, które do tej pory podlegały właśnie przez Ministerstwo Skarbu. My łączymy się z naszym gościem, doktor habilitowany Maciej Dżonek, politolog Uniwersytetu Szczecińskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, dosłownie tak jak powiedziałem, minutę, no, w tej chwili, 2 minuty temu pani premier Beata Szydło powiedziała o dymisji ministra skarbu, pana Jackiewicza. Możemy mówić o zaskoczeniu? To znaczy, nieoficjalnie mówiło się o tym od jakiegoś czasu, że w resorcie ministra Jackiewicza są pewne działania, posunięcia, które nie podobały się z uwagi na to, że przypominały pewne zachowania poprzedniej ekipy. Więc
to myślę, że to nie jest jakaś wielka, nie jest to jakimś wielkim zaskoczeniem, tym bardziej też, że podczas ostatniego spotkania kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości podobno prezes Kaczyński domagał się właśnie odwołania ministra Jackiewicza. Natomiast powiem tak, komentując to wydarzenie, zawsze każda władza ma pewne zagrożenie, z którym ma pewien problem. Tym zagrożeniem mianowicie jest sama władza. Mianowicie w każdej władzy są ludzie, którzy próbują działać bardziej na rzecz realizacji interesów swoich bądź grup partykularnych, które reprezentują, a nie interesy obywateli. Jeżeli tego typu działania mają miejsce, to powinny być oczywiście od razu eliminowane i być może mamy właśnie z takim działaniem. To jeszcze jedna kwestia, bo akurat o tych zagrożeniach i o tych słowach, które padały podczas komisji politycznej, o tym pani premier nie wspominała. Powiedziała, że ta dymisja następuje, ponieważ minister Jackiewicz po prostu wypełnił swoją misję. I bardzo mu dziękuję za dotychczasowe działania. O żadnej krytyce nie było słowa. No jeżeli tak to zostało przedstawione przez panią premier, to być może tak jest, ale być może właśnie nie o wszystkim pani premier poinformowała. Tego nie wiemy. Ja też tego oczywiście nie wiem. Natomiast chciałbym tylko powiedzieć, że obserwujemy, patrząc na zachowania właśnie tego niższego, średniego szczebla działaczy partii rządzącej, że dochodzą pewne słuchy świadczące o tym, że być może choroba, na którą tak naprawdę poległ kiedyś AWS, czyli choroba TKM-u, tego skrótu niestety nie mogę tutaj rozszyfrować, każdy może sobie w internecie znaleźć, co to oznaczało w AWS-ie, że ta choroba właśnie gdzieś tam się tli wśród tego średniego działacza, szczebla działaczy PiS-u, a Jarosław Kaczyński bardzo często wskazywał, że